Zginęło 7,5 milionów pszczół. Rolnikowi z Dolnego Śląska grozi 8 lat więzienia po oprysku. Zginęło 7,5 milionów pszczół. Rolnikowi grozi 8 lat więzienia. 30-letni rolnik wyjechał na swoje pole i opryskał rzepak środkiem owadobójczym, zawierającym dimetoat. Następnego ranka, gdy pszczoły siadały na kwiatach rzepaku, ich kontakt ze wspomnianą substancją okazał się tragiczny w skutkach. W męczarniach zginęło ich aż 7,5 miliona. Jak informuje portal świdnica24.pl, prokuratura rejonowa skierowała przeciwko rolnikowi akta oskarżenia do Sądu Okręgowego w Świdnicy. Mężczyźnie grozi nawet 8 lat więzienia. Ten człowiek wyjechał na pole z bronią chemiczną i za to, co zrobił, powinien stracić prawo do wykonywania zawodu, mówi lokalnym mediom Robert Samek, doświadczony pszczelarz z Pogorzały, który stracił aż 135 pszczelich rodzin. Rolnik do oprysku włożył substancji, która w tym czasie była dozwolona tylko w przypadku upraw takich jak pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto, jęczmień jary do zwalczania skrzypionki zbożowej oraz mszyc, kapusta głowiasta do zwalczania mszyc, róże pod osłonami, burak cukrowy do zwalczania mszyc. Nie wolno jej było wykorzystywać do roślin kwitnących. Dwa tygodnie później dimetoat był już objęty całkowitym zakazem stosowania do wszystkich rodzajów roślin w całej Unii Europejskiej. Straty okolicznych pszczelarzy okazały się ogromne. Zginęło 245 rodzin pszczelich z 8 pasiek w Modliszowie, Pogorzale i Witoszowie. Straty właścicieli zniszczonych pasiek zostały oszacowane na 560 tysięcy złotych. Tu nie chodzi tylko o pieniądze. Zarzut, jaki postawiliśmy rolnikowi, dotyczy doprowadzenia do katastrofy ekologicznej w wymiarze lokalnym. Doszło do zniszczenia ekosystemu, bo przecież ucierpiały nie tylko pszczoły, podkreśla prokurator Marek Rusin, komentujący całą sprawę. Rolnik usłyszał zarzuty karne i grozi mu od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Prokuratura zabezpieczyła jego majątek do wysokości 560 tysięcy złotych.